Zjadasz resztki? Nie są wcale resztki. To ja zjem sobie dzisiaj takie ten, no, curry. To wyciąg to curry, Zosiu, ja sobie obierzeję. Tak, tak. A ryż jest, a ja mogę z kaszą chleczaną. To musisz oddać kaszę z obiadu. No bardzo chętnie. No to oddaj. Już idę. Do rondelka. A oddać, myślałem, że odgrzać. Oddać, bo przecież już... Co, gdybyście też byli w pinie na filmie Czerwonych Gwiazdek, może? Rozwijała na żyganie. Kasza gryczana, resztkę mówiłam, tak że... pięknie żygają w tym filmie, Boże. Ale jaki film? Czarownice z East Week. Nicholson, słuchaj, Nicholson jest tam tak genialny, że już się zastanawiam, czy on tam nie jest lepszy niż w Shining nawet. On gra diabła. Jest rewelacyjny. Ale to jest... On grywa w zasadzie tę samą rolę, można powiedzieć, trochę, bo też takiego gra właśnie z tego grymasy wszystkiego. Pierwszorzędnego. Szczególnie jest taka facetka obłąkana religijnie, która wie o tym, że to jest szatan i tak dalej. No i ponieważ ona tam gnębi główne bohaterki, które z tym szatanem tam w ogóle przebyły, że... się skarżą je, mówi, nic, to nie przejmujcie się nią, prawda, zjedzcie wisienki, nie dajmy wisienki, a ona ta obłąkana, jak zaczyna mężowi w tym czasie wykład robić, bo zaczyna nagle żygać tymi pestkami, które one jedzą tam, prawda, bo już jest lampa, tu spływa wszystko, żygi takie piękne lecą, wiesz. W końcu ten mąż, jak ona tam wrzeszczy, mówi, mam już tego dosyć, bierze pogrzewać, taka scena, nie, 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 nie wraca, siada koło kominka, chcesz czytać dalej, czy zrobił porządek. Piękny. Bardzo dobry film. To znaczy dlatego, że żygają, jest bardzo dobry? Nicholson w kościele żyga na końcu. Tam się zawsze lubię takie. Ja uwielbiam. Żyganie podstawowe. Ale w ogóle jego pierwsze pojawienie się w ogóle na ekranie jest takie, że jest koncert, facetka tam gra na violoncelli. Cały kwartet muzyczny, sala pełna i nagle z tyłu sali zaczęły się rozwijać odgłosy przypominające żyganie, chrapanie i pierdzenie mniej więcej. Wszyscy się odwracają, a każdy tam zasnął Nicholson z głową na krzesło. W końcu razem z całym krzesłem jeb się wywalił. Wejście miało takie duże. Liczba porządkowa, data, wyszczególnienie. Ocena, średnica, ocenę sobie jeszcze stawił, plus dostateczny zakupek. Dobry, minus dostateczny, bardzo dobry. Tam jak sekundy pojawi razem z jakimś zdjęciem, tylko chciałem mieć czyste wszystko, bez napisów. Taki irytujący ten napis, no na szczęście nie na wszystkim był, ale tam akurat to przez godzinę co najmniej najpierw, kurde, był... Uwielbiam jak jest wszędzie data, bo wiem kiedy to jest nakręcone. Przecież to nie służy nie celom artystycznym. Jest później ten materiał, no ale przecież data się nie zmieni od godziny... 0 w nocy do godziny 24 jest to samo, więc jak się przystępuje do filmowania, nawet wychodzę z domu i zamierzam filmować za godzinę, to mogę już sobie ustawić datę.